Witam bardzo serdecznie wszystkie barany, lwy, strzelce. Dzisiaj, kochani, tygodniówka dla Was od 2 do 8 grudnia. Tarot, karty Lenormand. Zaczynamy od kart tarota. Oczywiście, co dla baranów. Zobaczmy energię i oczywiście zobaczymy od poniedziałku, jakie tu wibracje. No, poniedziałek zapowiada się bardzo dobrze tutaj, moi drodzy. Na pewno jest tutaj karta spełnienia, rozwoju i talentów. Możecie otrzymać jakiś prezent, ważna rzecz do Was przyjdzie. Możliwe, że gdzieś się też wybierzecie, nawet na randkę. Piękny dzień na dobre wiadomości, na wyzdrowienie, na spełnianie swoich marzeń. We wtorek ten diabełek wszystko popsuje, tą miłą atmosferę poniedziałkową, ponieważ diabeł wnosi zamieszanie, złe samopoczucie i kłótnie. Uważajcie na pokusy i na różne, moi drodzy, tutaj sprzeczki, złe samopoczucie. Ja myślę, że w środę jeszcze będziecie odczuwać skutki tego diabełka i będziecie zamknięci, będziecie liczyć tylko na siebie, zablokowanie pewnego rodzaju, niemożność wykonywania zadań. Czujecie taką blokadę, jesteście zdani na siebie, być może w pracy, ale w czwartek już się wszystko poprawi, bo są finanse dobre, jest ta energia jakoś wyzwolona. Myślę, że dobre pieniądze, które Was tutaj naprawdę pocieszą, będziecie może coś kupować dla siebie, do domu. Także jest zwycięstwo, jest radość. W piątek spotkanie przyjaciela bądź wyjazd do kogoś znajomego, sympatyczna rozmowa, spotkanie z przeszłością, bardzo sympatycznie. We wtorek również przyjaciel bardzo, w sobotę przepraszam, w sobotę przyjaciel, który, na którego możecie liczyć, przyjedzie do Was, odwiedzi Was, zaproponuje może ktoś Wam jakąś współpracę, biznes, pieniądze, które są w tą sobotę koło Was. I znowu w niedzielę taki roller coaster w tym tygodniu, ja bym powiedziała, dla barana, co jeden dzień dobrze, to kolejny jakieś zmartwienie. Blokada na niedzielę, obawy o przyszłość, ale też szukanie czegoś po omacku, jakiegoś przedmiotu. Może w internecie będziecie chcieli coś kupić i nie będziecie mogli tego znaleźć, co Wam będzie potrzebne do życia. Moi drodzy, tu oczywiście uważamy na bóle głowy, bóle oczu, mięśnie, stawy, ręce, no tu kolana. Tutaj trzeba uważać na siebie, bo wchodzą sprawy przeziębieniowe. Macie wsparcie od kogoś starszego, ale też jednocześnie, moi drodzy, tutaj może być jakaś nieprzyjemna wiadomość, możliwe, że ktoś starszy będzie tutaj chory, będzie potrzebował wsparcia Waszego, także tak to wygląda, moi drodzy. Zablokowani jesteście przez samopoczucie swoje albo czyjeś, także trzeba uważać na zdrówko. No dobrze, kochani, teraz lew. Zobaczmy, co u lwa od 2 do 8 grudnia. Tak trudno się wymawia ten grudzień, bo tak naprawdę dopiero było lato. Dobrze. Zobaczmy, co tutaj dla Was. Poniedziałek, czwóreczka kielichów, troszeczkę ulwa takiego odpoczynku, może przemyśleń, lenistwa trochę, ale to jest Wam potrzebne. Może pomyślicie, poczytacie książkę, odpoczniecie. We wtorek gdzieś się wybierzecie, spotkanie z przyjacielem,
Tutaj jest przyjemnie i radośnie we wtorek. Działacie, spędzacie wspólnie czas z osobami z przeszłości, jest zadowolenie. W środę również lew jest spełniony dzięki sobie albo też dzięki kobiecie. Tu oczywiście możecie zrobić sobie dzień spa, w spa na przykład, pójście do kosmetyczki, do fryzjera, coś dla siebie. Bardzo mile spędzona środa. Czwartek też jest bardzo empatycznie. Kobieta, która jest koło Was, wspiera Was i oczywiście miłe rozmowy. Może być ten dzień troszkę emocjonalny. W piątek jakaś delegacja służbowa, gdzieś lew będzie się wybierał, może gdzieś dalej. Tutaj jest rozwój, jest dużo wiadomości, działania i na pewno wsparcia. Rozwijacie się, idziecie do przodu, macie ku temu bardzo duże szanse, aby się rozwijać, iść do przodu, wiadomości dobre. W sobotę troszkę popsuty humor. Możecie oczywiście być tutaj niezadowoleni, tu może być jakaś sprzeczka, może czujecie się też na nie swoim miejscu, czujecie się niezbyt komfortowo tam, gdzie będziecie przebywać. Też mogą być bóle głowy w sobotę. Może ktoś koło Was jest zazdrosny, ma niskie wibracje i na Was będą te energie przechodziły. Ale w niedzielę karta świata, tutaj się gdzieś wybierzecie, na pewno będzie dużo przyjemności, mogą być spotkania gdzieś za granicą, wyjazdy zagraniczne, ale też rozmowy z kimś poprzez internet. Ogólnie tydzień jest dosyć łaskawy. Można powiedzieć, że sobota troszkę psuje cały wizerunek tego tygodnia, ale to są niewielkie problemy, bóle głowy, na to trzeba zwrócić uwagę. Ogólnie, moi drodzy, drobne sprawy dermatologiczne, no i trochę takiej apatii, no takie lekkie, moi drodzy, jakieś sprawy. Czy to będzie chandra, czy to będzie drobne przeziębienie, czy będzie spadek nastroju, to jest normalne przy tej pogodzie. I kochani, tutaj dla Was może być spór, bo właśnie wychodzi z jakąś osobą, moi drodzy, nowo poznaną albo z osobą młodszą od Was, która okazuje się fałszywa. Też i możliwe, że nie dla wszystkich, bo może też być przeziębienie. Na przykład waszego dziecka, albo też sami możecie się tutaj przeziębić i mogą być dolegliwości. Także to tyle dla Was, kochani. I przechodzimy do strzelca. Od 2 do 8 grudnia. Teraz zobaczmy, co tutaj. No i oczywiście karta mi upadła i ją podniosę jako pierwszą. A nawet dwie. Nie, jedną. Dobrze. Karta transformacji upadła. Ale idą dobre zmiany tutaj do Was, drogie strzelce. Nie martwcie się. Ja myślę, że zmiany są ciekawe, bo tutaj jest dużo spotkań. I ta zmiana do Was przychodzi od poniedziałku. Kończy się stary rozdział, to co Wam nie służy, odchodzi i wchodzi nowe. I we wtorek już będzie widać tą zmianę, bo tutaj jest jakaś uroczystość, spotkanie z przeszłością, świętowanie, radość i będziecie działać. Także, moi drodzy, albo się z kimś zaprzyjaźnicie, albo pogodzicie, przeprosicie, zapoznacie. Jest imprezka. W środę karta odrodzenia, nowy projekt, nowe pomysły. Jeśli niektórzy mają jakieś sprawy urzędowe, sądowe, no to wiadomo, będą wyruszać gdzieś. Możecie też być w jakimś ruchliwym miejscu. Na lotnisku, na skrzyżowaniu dróg, gdzieśkolwiek możecie się tutaj z ludźmi również spotykać. W czwartek też jest podróż. To może być, moi drodzy,
Podróż, która jest Wam przeznaczona, oczywiście w ten czwartek musicie gdzieś wyruszyć, szukać nowych rozwiązań, nowych doznań. Niektórzy będą się może nawet przeprowadzać, a niektórzy będą szukać pracy na przykład. I w piątek, kochani, jest tutaj blokada, przeciążenie. Trzeba troszkę odpocząć. Nie będzie się chciało pracować, ale tutaj trzeba będzie. Nie zbaczajcie z tej ścieżki, oczywiście będzie lepiej na pewno, bo już w sobotę widać, że jest spotkanie znów z osobami z przeszłości. Jakoś ten tydzień na spotkania dla Was jest dobry. I oczywiście będziecie świętować, może będziecie świętować na przykład jakąś w pracy uroczystość, coś będzie jakaś rocznicowa uroczystość, czy też klasowa, no nie wiem. Tutaj też mogą się zacząć już, moi drodzy, pomału te spotkania bożonarodzeniowe w pracy, tak? Na początku grudnia, bo to jest często tak, że wcześniej właśnie przed świętami się spotykamy, żeby później mieć czas dla rodziny. I w niedzielę karta odpoczynku, no po imprezie kolejnej, bo tu dwie się szykują, tak jak ja z tego co widzę. Będziecie w niedzielę odpoczywać, patrzeć na świat z dystansu, przemyśleć pewne sprawy będziecie chcieli, ale przede wszystkim odpocząć. Bo dolegliwości mogą być drobne, uważamy na przeziębienia, bóle kostne, stawowe, plecy, nogi, kręgosłup, pęcherz moczowy na przykład, uszy. Ale to są drobne dolegliwości i nie dla każdego. Oczywiście ja tylko wspominam to, co widzę. Dla Was, kochani, dobry los i zmiana, która przychodzi do Was. Otrzymacie albo wiadomość o listowną, na przykład o finansach, albo jakieś zaproszenia. Tutaj zmienia się Wasze życie na lepsze, przychodzi więcej radości i słońca. Także, moi drodzy, ja Wam tego życzę. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Do usłyszenia w kolejnych filmach.